na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie. Drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Piękna msza i takie mądre kazanie o Janie Pawle II. Nasz proboszcz to potrafi trafić do serc. Widziałeś? A Agnieszka nawet nie popatrzyła w naszą stronę. Przecież dobrze wie, gdzie my siedzimy. Ale chór to dobrze, wszystko. Takie wielkanocne nabożeństwo to cię poniesie aż do Bożego Narodzenia. No, wiesz, jednych poniesie, innych nie. Ale marnie wyglądała. Jakaś taka zapuchnięta na twarzy? Zauważyłaś? Od płaczu. Raczej nie dziwne po tym, co jej zafundowałeś. Trochę mi głupio, ale tylko trochę. A tak naprawdę to się cieszę, że ten wrzut wreszcie pękł. Ale jakoś nie biegniesz powiedzieć o tym Krzyśkowi. No wiesz, Agnieszka pewnie nie przyjdzie do nas na śniadanie. Wiesz, dzwoniłam do niej wczoraj i dzisiaj, ale nie odebrała. Myślisz, że już się nigdy do nas nie odezwie? Nie wiem. Ale szkoda by było. Maćka też nie będzie. Zapomniałam ci powiedzieć, że wczoraj z nim rozmawiałam wieczorem. A co się stało? Dlaczego? A mówi, że czuje się zbyt słaby, żeby zmierzyć się ze światem na zewnątrz. Długo można się tak bać? Nie bądź złośliwy. W tym recovery home może być do 3 miesięcy. To ile ma teraz tej swojej trzeźwości? Myślę, że razem z odwykiem 10 tygodni i 3 dni. Chyba tak. Chyba tym razem najdłużej, co nie? Ajka, widzisz gdzieś nasz samochód? Zaparkowałem tam, przy ogrodzeniu. A tamten to nie nasz? O, nie, rzeczywiście staliśmy zaraz przy wyjeździe. No kurde, nie widzę. Majka, nie ma naszego samochodu. Ja też nie widzę, o Boże, Piotrek. No to jaja, ukradli nam samochód. Ale jak to możliwe? Może stołowali? Może jak masz jakieś niezapłacone może mandaty albo raty? No coś ty. Wyjmij kluczyki i włącz alarm. No klikam i nic. Jezu, i co my teraz zrobimy? Pana Jezusa zostaw w spokoju. Najpierw zadzwonię na TOWiK, spisz numer. Ale skąd mam spisać? No tam, z tablicy. Piś. Ja idę do tego faceta, co tam stoi. Może coś widział. Dobra, leć. Okej, thank you. We'll call the police. I co? Nie stołowali, ale powiedział, żebyśmy od razu zgłosili na policję. Podobno strasznie tu kradną. No nie wierzę. No i co teraz? Majka, relax. Wołaj Ubera i jedziemy do domu. Z drogi zadzwonię na policję. No piękne święta. Wczoraj afera z Jackowskim, a dziś samochód. Mama? No cześć, córunia. Hej, kochanie. Wesołego aleluja dla ciebie i dla Adama. No wesołego, dzięki. A jak tam u ciebie? Jesteś już u Majki i Piotra? U nas popołudnie, a wy pewnie dopiero siadacie do świątecznego śniadania. Jestem w domu. Zaraz, to która godzina u was? Jeszcze nie wyszłaś? Nie idę do nich. Byłam wczoraj i nie uwierzysz. Jak ci coś powiem. Boże, coś nie tak z czarzą? I tak, i nie. Mów, dziecko, co się stało. Krzysiek 20 lat temu zrobił wazektomię. Ale jak to? Tak to.
I na dokładkę zapomniał mi o tym powiedzieć, rozumiesz? Przez 20 lat drań mnie oszukiwał. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co słyszę. Teraz rozumiesz, dlaczego tak zareagował na moją ciążę. Tak. To wiele wyjaśnia. To dlatego wiedział, że go zdradziłaś. Tak. A co się raptem stało, że się przyznał? Chyba żartujesz. Nie rozumiem. Oczywiście, że się nie przyznał. To Piotr się wysypał. To Piotr wiedział? Byłam wczoraj u Majki i Piotrka po święceniu. Piotrek się napił i zadzwonił Krzysiek. Chyba się ścieli i Piotrek nie wytrzymał i powiedział. A, widzisz. Czyli stąd Majki pytanie na twoją ciążę, czy kogoś masz? Mamo, dopiero teraz te puzzle ułożyły mi się w logiczną całość. Ale Majka nie wiedziała od Piotrka. Ona wiedziała od tych 20 lat, bo asystowała lekarzowi, który robił Krzyśkowi ten zabieg. Rozumiesz? I przez te wszystkie lata nawet się nie zająknęła. Panie Boże, chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sam sobie poradzę. Wyć mi się chce, mamo. Nie spałam pół nocy. Dziecko, nie mam słów na tego drania. Dopiero teraz przyznaję ci rację, mamo. Tak, miałaś rację, że trzeba było za niego nie wychodzić. Rozmawiałaś z nim już? Nie. Teraz to już tylko przez adwokatów. Ja myślę, że powinnaś go konfrontować. Absolutnie. Mamo, pamiętaj, że on od początku wiedział, że ja nie jestem z nim w ciąży. Zawsze wiedziałam, co to za człowiek, ten twój Krzysiek. Ale skala podłości przerosła nawet moje wyobrażenie. Dobrze, rozumiem, że nie chcesz usłyszeć, że ja go zdradziłam, ale prawda jest brutalna. I wina tak naprawdę jest po obu stronach. Wina? Jaka jest twoja wina? Że potrzebowałaś trochę czułości i zainteresowania? Poza tym, jak mówiłaś, to był tylko raz. Wiesz, jeden czy 100 to już nie ma znaczenia. Zdrada to zdrada. Biorę to na siebie. Absolutnie nie możesz się obciążać żadnym poczuciem winy. Nie zamierzam. Ale co moje, to moje. Reszta jego. A z tego małżeństwa zostały zgliszcze. Córcia, ja w każdej chwili mogę do ciebie przylecieć. Wiem, mamo, dzięki. Ale na razie nie. Na razie tu będzie sporo do ogarnięcia, wiesz. Ach, ale kilka tygodni przed terminem porodu to chciałabym cię tu mieć. Bo teraz to już nawet Majki nie mam. Jaka to przyjaciółka, żeby tyle czasu nie powiedzieć. Ona się ciągle zasłaniała, że nie może, bo obowiązuje ją tajemnica. Ale spokój. Majka jest strasznie poprawna i etyczna, jeśli chodzi o te sprawy. Tak, tak. I siedzi od lat z facetem, który ma żonę i dzieci w Polsce. I udaje, że wszystko jest zgodne z etyką. No, masz trochę racji. Ale to akurat nie jest medyczne. W każdym razie Majka jest moim wielkim rozczarowaniem. Nie dziwię się. Dziś to wszystko strasznie jeszcze świeże. Muszę sporo przemyśleć, zaplanować. Tylko domu mu nie oddawaj. W ogóle nic mu nie oddawaj. Mamo, spokojnie. O to będą martwić się adwokaci. Ale powiedz, jak tam w Londynie? Fajnie spędzacie święta? Tylko nie spędzaj na adwokacie. Weź najlepszego. Najwyżej ja ci trochę dołożę do niego. Tylko daj wcześniej znać, bo muszę lokatę zerwać. A Adam teraz trochę drzemie. On taki przepracowany. Ale wiesz, pokazał mi zdjęcia z koncertów z Australii. Ta jego orkiestra grała w Sydney. Wiesz, w tej ich operze, co jest zawsze na widokówkach. Wiem, w Sydney Opera House. Ale to super. Dumna jesteś, syneczka, co? Jestem. W końcu on gra pierwsze skrzypce. Mam bardzo zdolne dzieci. Tak. Mamo, muszę trochę odpocząć. Mówiłam ci, mam nieprzespaną noc. Położę się trochę. Jutro ciężki dzień w pracy. Trzymaj się. Trzymajcie się. Pa. Strzemnij się, córcia, i zadzwoń koniecznie jutro. Czekaj, a kiedy Krzysiek wraca z trasy? Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Tylko proszę cię, jak będziesz z nim rozmawiać, spokojnie. Ty nie możesz się denerwować. Siu, że nie mogę. Pa, mamo, trzymaj się. Dzień dobry, panie Jackowski, zapraszam do siebie. Dzień dobry, panie Marku. Witam. Dziękuję, że zechciał pan poświęcić mi czas i spotkać się tak szybko.
Przyjechałem przez stację, jeszcze nie byłem w domu. No to co panu udało się ustalić? Proszę pana, to co ja ustaliłem na pewno pana nie będzie zadowalało. Mam tutaj raporty. Proszę pana, podsłuch nic nie dał. Jak? Śledzenie pokazało, że sporo pracuje, jeździ na cruisingi, spotyka się z klientami, jeździ na pływalnie, jeździ, proszę pana, do prywatnych domów, z telefonu, dzwoni po koleżankach, czyli sprawy biznesowe, dzwoni nowego. Do swojej matki, proszę pana. Do matki takiego. Dzwoni? Na to nic nowego, z mamusią to ona mnie zdradzała już od zawsze. No proszę pana, no... Co ja mogę panu więcej powiedzieć? Ja uważam, że się wykazałem i sprawa wygląda tak, za zakończona. Tak, wykazałem się. Proszę pana, to ja płacę panu za to, że pan nic nie jest w stanie ustalić. Miał pan znaleźć tego gościa, co z majstrofa mojej żony dziecko i co ja mam teraz robić? Proszę pana, zamiast wydawać więcej pieniędzy, czy nie pomyślał pan tak, żeby usiąść porozmawiać z panią Agnieszką? Tak, myśli pan, że to takie proste? No wie pan, co to już jest między wami. Ja bym pana bardzo prosił o wypisanie mi czeka. No ja uważam, że sprawę jest zakończoną. Dobra. Dziękuję, panie Marku. Proszę bardzo. Na polskim trójkącie Wysłuchali państwo 10. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Renata Romanek jako Krystyna, matka Agnieszki Jackowskiej, gościnnie prywatny detektyw Marek Pieprzyk. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Realizacja Niko Stępniak.